Koleją wąskotorową Turek-Kalisz zajmujemy się od kilku lat z kolegą Robertem. Zbieramy materiały, zbieramy to, co jeszcze da się ocalić. Zdaję sobie sprawę, że jest to późno, zbyt późno, pewnie kilkadziesiąt lat za późno. No niestety nie można mieć wszystkiego naraz, więc to zawsze są jakieś kompromisy. To jest jakaś pasja, to jest czas wolny, więc to też wpływa troszeczkę na tempo poszukiwań. Natomiast no mamy nadzieję, że kiedyś doprowadzi do ukazania się jakiejś tam, powiedzmy, książki na ten temat. Przede wszystkim oczywiście najciekawsze są zdjęcia. W zasadzie każde zdjęcie starsze niż 2000 rok to już jest teraz zdjęcie archiwalne. I zwłaszcza na takie zdjęcia. Zdjęć przedwojennych jest niezwykle mało. Tutaj w czasie spotkania żeśmy pokazywali kilka naprawdę przedwojennych zdjęć naszej kolejki istnieje w ogóle znanych nam, kilka wręcz, więc to jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. Poza tym wszelkie dokumenty, takie jak na przykład bilety, których też jest bardzo mało, takie charakterystyczne kartonikowe bilety kolejki, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. To czasami oczywiście wypływa gdzieś w internecie, na aukcjach internetowych, ale akurat z wąskotorów jest tego bardzo mało, także to jest też coś oczywiście cenne sprawy. No i wszelkie dokumenty, jakiekolwiek pamiątki po kolejce, broń Boże, nie chodzi o to, żeby coś komuś zabierać, ale żeby ewentualnie móc użyć skanu, móc użyć zdjęcia do po prostu publikacji historycznej. Na pewno to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że w zasadzie Turek w dużym stopniu rozwinął się dzięki tej kolei. Cały transport do Turku był właśnie wąskotorówką, cały transport towarowy, także transport osobowy, zwłaszcza w latach 60. tutaj się rozwinął. W dużym stopniu budowa elektrowni była wspomagana przez właśnie transport koleją wąskotorową. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki w Turku, to do dzisiaj, proszę zobaczyć, istnieje budynek dawnej parowozowni na terenie stacji. On już jest niestety trochę zniszczony. Tutaj też się wiązała dyskusja po roli tego terenu, docelowej jakiejś roli tego terenu. I także na pewno ten budynek jest dość ciekawy. Jak byłem tutaj w Turku parę lat temu, to w środku stał jacht. Łódka znaczy. To chyba był pierwszy taki mój przypadek w życiu, kiedy widziałem jacht w parowozowni. Ale dlaczego nie? No. Na pewno też ciekawą historią jest to, że kolej Kalisz-Turek była przed wojną koleją powiatową, samorządową, co jest na pewno dość nietypowe, jeżeli chodzi o tutaj, powiedzmy, Polskę centralną, co świadczy po prostu o tym, że samorządom leżało na sercu jakby rozwój gospodarczy, bo wówczas kolej była po prostu niezbędna de facto do rozwoju gospodarczego, w tym także Turku. Z takich ciekawostek tutaj, które nawet były wspominane, no niewątpliwie kolejka wąskotorowa jeździła bardzo wolno, w związku z czym są wszystkie opowieści o zbieraniu grzybów w trakcie, w wysiadaniu na grzyby i wsiadaniu tego samego pociągu, o staruszkach, które mu się spieszyło, więc nie jechały pociągiem i tak dalej, no ale to już są takie trochę złośliwe anegdotki. Towarzysze radzieccy stwierdzili, że lokomotywy będzie produkowała Rumunia. I w ramach tej specjalizacji akurat te lokomotywy jeszcze w miarę im się udały. Swoją drogą pierwsze silniki to były silniki Maybacha, proszę Państwa, znaczy na licencji Maybacha. Także tak, no jeździło trochę Maybachów tutaj do Turku. Z kolei wojskotorowa słynęła z tego, że w cudzysłowie chodziła bardzo szybko. Prędkość dochodziła w porywach szału, podejrzewam, do 20 km na godzinę. No i to było powodem do tego, że my jako młodzi chłopcy robiliśmy sobie zabawę z konduktorem. Sprzeciwialiśmy mu się po prostu. Kolejka jechała, więc nasza grupka rozstawiała się wzdłuż torów. Patrzyliśmy, gdzie jest konduktor i no i cóż, czepialiśmy się, bo były takie na przy wagonikach były takie platformki, takie deski i były poręcze, że można było się chwycić, nawet i przy niektórych, podejrzewam, wagonach towarowych. Więc myśmy się łapali za te poręcze, nazwijmy to. Stawaliśmy na podejście, no do kół było dosyć daleko, także było to w miarę bezpiecznie. Konduktor był zdrzaźniony niesamowicie, próbował w jakiś sposób do nas dotrzeć, żeby nas zgonić. Jak mu się to udało, to myśmy wtedy wyprzedzali kolejkę i wtedy, no i wtedy po prostu znowu konduktor miał, że tak powiem, zadanie, żeby nas stamtąd zgonić. Jeździłem koleją wąskotorową, najwięcej to w okolicach, zresztą tą żnińską koleją, no, która od Gąsawy chodzi chyba do samego nawet Żnina. No, jest to kolej turystyczna, jest to ogromnista atrakcja dla młodzieży, szczególnie dla młodzieży, bo tam dzieci dużo przyjeżdża do Biskupina, do Wenecji,
tej polskiej Wenecji oczywiście. I jednym z punktów programu jest z reguły wycieczka przez, tam chyba jest 4 przystanki, no to zależy, jak ma wycieczka więcej czasu, to po prostu jedzie całą trasę do Żlinarz, a jak ma mniej, to idzie z Gąsawy do Wenecji, zwiedza Zamek Diabła Weneckiego i ciąg dalszy następuje. A jako dziecko zostawiał pan kamyki albo jakieś monety na torach, albo nie, słuchał pan, czy jeździ kolej? Nie, ja w takie zabawy się nie angażowałem. No nie wiem, nie chciałbym uchodzić za zbyt dorosłego w tym czasie, ale wydawało mi się to, po prostu nie przyszło mi do głowy, że można takie tak mądre rzeczy robić. Wagony towarowe, tak jak mówiłem, pociąg był mieszany, towarowo-osobowy. Jedziemy wagony kryte, węglarki, jakieś takie właśnie też kryte, ale małe. I tutaj bardzo ładne wagony, jak najbardziej z jakichś fabryk, nie własnej budowy, wagony osobowe. I tu znowu jeszcze jakieś doczepione z tyłu wagony towarowe, czyli liczymy.